Albo na przykład będzie ci się podobała dziewczyna, a ty będziesz się czaił, to jakiś inny chłopak podejdzie i ci ją odbierze i już z nią nigdy nie zatańczysz, nie będzie takiej szansy. Se inną znajdzie. Dzisiaj w zastępstwie za Anię i Marcina jesteśmy my, Malwinka, Wiktoria i ja, Martyna. Naszym gościem specjalnym jest pani Bożena Pandura, która uczy nas tańca. Czy lubi pani pracę w naszej szkole? Bardzo lubię, Martynko. Uwielbiam do was przyjeżdżać na zajęcia. Lubię się z wami spotykać na tych zajęciach, ponieważ lubię dzieci. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mogę uczyć was tańca. Zamiłowanie do tańca zaszczepiła mi moja mama, ponieważ od najmłodszych lat tańczyła ze mną. Kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, zawsze opowiadała mi, że brała mnie na ręce i do różnej muzyki pląsała ze mną, trzymając mnie na rękach. Później myślę, że moja mama kocha tak samo taniec jak ja, więc w związku z tym zapisała mnie na pierwsze zajęcia taneczne do Domu Kultury w Tarnobrzegu. Był to zespół, który się nazywał Mali Siarkopolanie i tam właśnie rozpoczęłam taką swoją drogę taneczną. Jaki ma pani pomysł na chłopaków, którzy nie chcą tańczyć na szkolnych dyskotekach? Zatańczysz? Wybacz. Nie tańczę. Ja też, to znaczy publicznie. A ja w ogóle, bo nie umiem. Każdy potrafi. Dasz sobie radę. Proszę. Dla mnie? Pani tłumaczy im w ten sposób, że kiedyś jak nie będą mieli tej odwagi, żeby tańczyć z dziewczynami na dyskotekach, to może nie poznają nigdy swojej ukochanej, swojej dziewczyny. Także pani stara się im wytłumaczyć, że fajnie jest umieć tańczyć i mieć tą odwagę podejść do partnerki, do dziewczyny i zatańczyć tak, jak czujemy muzykę. Każdy tańczy po swoim. Cześć, tato. Pamiętasz Garego? Tego z naszej agencji. Właśnie prosiłem pana córkę do tańca. A chociaż umiesz? Nie skarży się. A co konkretnie? Właściwie to wszystko. Tańczysz tango? Tak. Mambo? Radzę sobie. Rumbę? Tak. Cza, cza, cza. Siedem kroków. Bossa nova? Mhm. Merengę? Oczywiście. No a walc? Tak, mogę. Udowodnij. Skąd pani bierze pomysły do pracy z dziećmi? Moje pomysły to jest czasami czas, który spędzam z wami, patrząc na was, wy same jako moi uczniowie podpowiadacie mi bardzo dużo rozwiązań tanecznych. Moją pierwszą inspiracją, taką taneczno-sportową lub nawet powiedziałabym bardziej sportowo-taneczną, był film, piękny film, amerykański film, który nosił tytuł Boskie Ciała. Na tym filmie w kinie byłam aż 10 razy. Zakochałam się w tym filmie. Drugim moim filmem to był film już taki typowo taneczny, Dirty Dancing. Piękny film o tańcu, o miłości. The time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Jest to film o tańcu, o miłości między dwojgiem dorosłych ludzi. Bardzo subtelnie nakręcony film. Myślę, że mogą obejrzeć go i mali, i duzi. O jakim to było tańcu? O tańcu bardzo szalonym i takim gorącym tańcu, salsa. And that's just to every
tytułem Zatańcz ze mną. Film z kolei mówi nam o tym, że tańczyć można zacząć w każdym momencie naszego życia. Jak się jest takim fajnym, malutkim jeszcze jak wy, jak się już jest bardziej dorosłym, nawet jak się ma bardzo, bardzo dużo lat, nawet jak się jest babcią czy dziadkiem, zawsze można zacząć tańczyć. Ci, co nie mają talentu do tańca? Jak zachęcam takie osoby, uważam, że każdy może tańczyć, każdy kto chce, tylko trzeba mieć chęć. Bo na pewno znacie takie przysłowie, które mówi właśnie o tej cierpliwości, czyli trening czyni mistrza. Bo nie zawsze jest tak, że jeśli mamy talent, a mało pracujemy, to nie dojdziemy do tego miejsca, do którego chcielibyśmy, jeśli właśnie nie dołożymy do tego talentu naszej pracy. Take my hand, take a breath, pull me close and take one step. Keep your eyes locked on mine and let the music be your guide. Won't you promise? Now won't you promise me? Życzę wam, kochani, tego, abyście pokochali taniec, abyście zaangażowali się w różne grupy taneczne, bez względu na to, ile macie lat i bez względu na to, czy myślicie o sobie, że macie ten talent do tańca, czy nie. Jeśli tylko w was drzemie taka chęć spróbowania, zmierzenia się z tym tańcem, to bardzo proszę, zróbcie to.